Aloe vera, królowa roślin leczniczych. 10 sposobów na zastosowanie. Pierwsze, trudno gojące się rany. Aloesem leczy się oparzenia, czyli rany uważane za najtrudniejsze do zagojenia się, ale też i zwykłe zranienia palca można potraktować kawałeczkiem domowego aloesu, nakładając bezpośrednio na ranę. Wysoka zawartość dobroczynnych składników, w tym witamina A, C oraz B, a także aminokwasy, powodują, że rana jest na bieżąco oczyszczana z gromadzących się w niej bakterii oraz grzybów. Dodatkowo aloes wykazuje właściwości przyspieszające krążenie krwi, co także pozytywnie wpływa na proces gojenia się. Aloes leczy nie tylko na zewnątrz, można go spożyć i do wewnątrz. Uważajcie tylko na sklepowe, niby zdrowe napoje z aloesem, gdzie jest sporo cukru i konserwantów. Lepiej wykonać taki koktajl samemu, dodając kawałeczek świeżego aloesu. Zupełnie niewyczuwalny w smaku, w końcu składa się w 99% z wody. Jest świetny na trawienie, walczy z zaparciami, poprawia pracę jelit, reguluje kwasowość soku żołądkowego. Jest żółciotwórczy oraz żółciopędny. Wspomaga pracę wątroby, sok z aloesu przyda się także w przypadku terapii wrzodziejącego zapalenie jelit albo przy zespole jelita nadwrażliwego. Odnosi też znakomite efekty, jeżeli chodzi o terapię choroby wrzodowej żołądka. Peeling z aloesu. Żeby złuszczyć martwy naskórek plus dodatkowo odżywić i nawilżyć skórę, wystarczy wymieszać kilka łyżeczek soku z aloesu z odrobiną cukru oraz sokiem z cytryny, który wybiela. Po takim peelingu skóra jest znacznie bardziej miękka, delikatna i nawilżona, lśniąca i odżywiona. Po peelingu czas na maseczkę. W proporcjach 1 do 1 wymieszamy 1 łyżkę miodu oraz 1 łyżkę aloesu. Wcieramy maseczkę, zostawiamy na kilka minut i spłukujemy. Miód odżywia, zmiękcza, zabija bakterie, aloes podobnie. Mamy więc dwa super mocne i naturalne produkty rozpieszczające naszą skórę. Aloes do demakijażu. Płyn micelarny można wykonać, jeżeli dodać do soku z aloesu czystej wody. W aloesie są zawarte saponiny, które emulgują tłuszcze i działają przeciwbakteryjnie, a więc sprawdzą się o wiele lepiej niż nie jeden kosmetyk do demakijażu. Stosowany na twarz oczyszcza ją i zamyka pory. Nadaje cerze blasku, poprawia jej koloryt i sprawia, że skóra twarzy staje się bardziej napięta, co ma wyraźny efekt odmładzający. Szczególnie przydatne jest stosowanie aloesu na twarz w przypadku cery ze skłonnością do zmian trądzikowych. Aloes ogranicza i reguluje wydzielanie sebum, łagodzi stany zapalne oraz rozjaśnia przebarwienia po krostach. Przywraca też skórze twarzy gładkość i jędrność. Zamiast tabletki. Aloes ma działanie przeciwzapalne, przeciwgrzybiczne, bakteriobójcze, przeciwbólowe. Redukuje obrzęki, działa oczyszczająco, nawilżająco, łagodząco i przeczyszczająco. Wzmacnia też układ odpornościowy i jest dobry na wrzody i na wątrobę. Aloes na porost włosów. Może przyspieszyć porost włosów, bo poprawia ukrwienie skóry głowy. Swoje korzystne działania na włosy aloes zawdzięcza witaminie E, B2, C i A oraz aminokwasom, które mają bardzo duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie włosów. Aloes jest humektantem, czyli substancją higroskopijną, która nie tylko przyciąga cząsteczki wody, ale też magazynuje je we włosach. Więc humektanty takie jak aloes stanowią niezbędny składnik służący prawidłowej pielęgnacji włosów i zapewniający im odpowiednio nawilżenie. Umyłam już tą odżywką, umyłam włosy i idę. Nie uczesałam, bo się bardzo śpieszyłam na spotkanie, ale ponieważ się spotykam z maltankami, spóźniły się 40 minut, ale już na mnie to nie robi wrażenia, wręcz uczę się tego luzu i nie spinania się. No spóźniło się, to się spóźniło, to robię sobie sama samotny spacer. Ważny moment to, żeby ten aloes zmielić jednak albo przez jakieś sitko, albo w blenderze.
i przez to, że się śpieszyłam, wybiegłam, słuchajcie, z tymi glutami na włosach alosowymi. Na szczęście się spotykam z prawdziwymi, dzikimi kobietami lokalnymi, którzy mają na to wywalone. I jeszcze super taki lifehack z tym aloesem. Taki kawałeczek zawinęłam ze stołu i sobie smaruję usta i są mega gładkie. On nie cieknie, jakby nie paprze rąk, nie jest taki śliski nawet, ta skórka, ale jak tylko dotykasz ust i troszkę przyciskasz, robi się super wygodny, bardzo fajne usta i co ważne, nie gorzki, tak? Aloes łagodzi stany zapalne w jamie ustnej, na przykład krwawiące dziąsła. Jest też dobry na nadwrażliwość zębów. Zabija bakterie powodujące próchnicę, dlatego warto sięgnąć po pastę do zębów z aloesem. Sok z aloesu sprawdza się świetnie jako płukanka do ust. Jego właściwości bakteriobójcze pomagają bardzo dokładnie wyczyścić zęby z resztek pokarmowych, a dodatkowo usuwają bakterie tworzące płytkę nazębną. Jeśli nosisz aparat na zębach, szczególnie aloes pomoże złagodzić randki i podrażnienia. Opryszczka. Działa miejscowo, ponieważ zabija wszelkie grzyby i bakterie. I ostatnia rzecz dla osób praktycznych, którzy myślą nad dekoracją domu, wybierając doniczkę z kwiatami, można sięgnąć po aloes i wtedy macie dwa w jednym, zarówno piękna zieleń, jak i apteka żywa w doniczce. A ja Wam życzę wszystkiego dobrego, do zobaczenia w następnym odcinku.